Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Wraz ze mną biorą udział Igor, Anna, Maciej, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże. Autorem jest Duch Święty. Dlatego chcemy prosić o szczególne błogosławieństwo i prowadzenie Ducha Świętego. Prosić będziemy w modlitwie. Boże kochany, dziękuję Ci za kolejne studium Słowa Twojego. Prosimy Cię o Twoją obecność, o prowadzenie, o pełne zrozumienie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. W dalszym ciągu studiujemy Słowo Boże na temat ożywienia i reformacji. Kolejna potrzeba, czy kolejny owoc do ożywienia, to jest jedność. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, 4 rozdziale, od wiersza 1 po 3, napomina nas, abyśmy przystojnie się zachowywali ze względu na nasze powołanie. Zgodnie z listem do Efezjan, co to znaczy zachowywać się przystojnie ze względu na powołanie, albo kiedy będziemy, nasze zachowanie, kiedy będzie przystojne? Wiersz pamięciowy nam podaje, że chodzi tutaj o łagodność, cierpliwość, pokorę. Są to te cechy, które pozwalają nam znosić jedni drugich, i wtedy mamy możliwość uzyskania tej jedności Ducha Świętego. Tak. I nasze powołanie będzie, tak jak apostoł podkreśla, przystojne, właściwe ze względu na nasze powołanie. Potrzeba jedności jest wielką potrzebą. Jezus Chrystus, gdy modlił się tą słynną modlitwą arcykapłańską w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, to o co prosił swoich naśladowców? To znaczy apostołów i tych, którzy uwierzą w ich słowo, to znaczy modlił się również o nas. O co się modlił? Co podkreślał? Maciej. Przypominam sobie słowa Jezusa, kiedy przede wszystkim w modlitwie podkreślił: ja i Ty, Ojcze, jedno jesteśmy, i prosiłbym o to samą jedność. Że tak. Prosił o to, co było między Ojcem a Synem. Chciał, żeby taka sama jedność zapanowała między apostołami, uczniami, jak i również kolejnymi osobami wierzącymi. Tak. Zgodnie ze słowem już cytowanym, Chrystus podkreślał, że gdy ta jedność będzie, to wszyscy poznają, świat poznaje, że co? Zgodnie. Jesteście uczniami moimi. Tak. Jeśli tak będziecie postępować, tak, w tej jedności. Że jesteście uczniami moimi, no i że to Ty mnie posłałeś. Tak, to jest ta myśl najważniejsza. Dobrze. A więc potrzeba jedności, aby Słowo Boże było przekazywane i aby był to dowód, że to jest Słowo, które płynie bezpośrednio od Boga. Jest to bardzo ważna lekcja, dlatego że wielu ludzi podkreśla, a po co potrzebna organizacja, po co potrzebny jest Kościół i tak dalej. Do jakich celów został powołany Kościół?
tak ogólnie gdybyśmy powiedzieli, musiał mieć jakiś cel. Musiało to być jakimś celem, że Kościół został powołany. Kościół posiada misję, misję, której właśnie przekazuje to, co Jezus nauczał. Tak. Przede wszystkim misję ewangeliczną, więc Ewangelia, dobra nowina, przekazanie tej dobrej nowiny dla innych. Tak, czyli celem organizacji kościelnej jest przekazywanie, pełnienie misji, tak jak słusznie Maciej podkreślił. Także to nie Kościół zrodził misję, ale misja zrodziła potrzebę Kościoła, aby ta misja była dobrze, skutecznie pełniona. To jest celem oczywiście. Mamy przykłady w Piśmie Świętym, mamy przykłady organizacji w liście do Koryntian i w liście Piotra. I do czego przyrównana jest w Piśmie Świętym, a szczególnie w Nowym Testamencie, w liście do Koryntian, 12 rozdziale, w liście Piotra. Jakich ilustracji używają apostołowie wspomniani, aby przedstawić potrzebę organizacji i jedności w tej organizacji? Proszę bardzo. W liście do Koryntian przede wszystkim przedstawiane jest, że cały Kościół funkcjonuje jak ciało ludzkie. Tak. I w tym momencie wszystkie części ciała, czyli wszystkie organy, są częścią składającą się z ciała, jednego ciała. Więc każdy jest potrzebny, tak samo jak tam jest, w tym tekście jest napisane, że jeżeli ciało mówi, na przykład ręka mówi, że chce coś działać bez ciała, to nie może, tak? Więc tylko i wyłącznie razem, wspólnie można stworzyć ciało, czyli ten organizm Kościoła. Więc pokazuje też, że ta różnorodność, to potem też będziemy mówić, jednak kiedy jest spójne w całości, dopiero wtedy tworzy ten Kościół. Tak, czyli różne są organy, różne narządy, różniące się od siebie wzajemnie, do różnych celów powołane, ale tak jak Igor powiedział, ale wszystkie razem działają dla jednego celu, a nad nimi kontrolę co sprawuje? Centralny układ nerwowy. Tak. I wystarczy, że jeden z tych organów, jeden z narządów, czy jeden ze zmysłów przestaje funkcjonować, to czy od razu odbierają to inne. Zaburzenie dotyczy całego ustroju, całego organu, całego ciała. Tak jest. A nad tym kontrolę sprawuje głowa. No a według Słowa Bożego, głową Kościoła jest kto? Proste pytanie. Głową Kościoła jest Pan Jezus. Tak, Jezus Chrystus jest głową Kościoła. A my jesteśmy wzajemnie narządami, członkami powołani do różnych funkcji, ale mających działać w jedności. Jeszcze inna ilustracja jest w Słowie Bożym. Jaka ta kolejna ilustracja? Kamienie. Mowa tu o kamieniach, o budowie, konstrukcji. Tak. Jeżeli na przykład budowniczy pominie wskazówki konstruktora, który stworzył, powiedzmy, czy architekta i wskazówek, który utrzymał na początku budowy, czegoś nie doda tak jak trzeba, pominie, no to konstrukcja zawali się. Tak. Cały budynek może się zawalić. Także to, co odbudował od początku, pójdzie na marne. Tak, czyli do dwóch, a czy dwie ilustracje używają i apostoł Paweł, a później apostoł Piotr, że najpierw przyrównuje do ciała, a apostoł Piotr przyrównuje do budynku. I tak jak było podkreślone, w budynku są różne kamienie, różne rzeczy są w budynku i to wszystko musi być razem spojone, no to wtedy, tak jak było podkreślone, ten budynek no stoi, nie zawali się i spełnia swoją funkcję. I dlatego tak samo jest w Kościele. Różne części i dachówki, możemy powiedzieć, i kamienie, i fundamenty, to wszystko jest potrzebne, ale to musi być razem spojone, musi być jedność. No wtedy budynek swoją rolę spełnia, a Kościół, jeżeli tak działa,
to też swoją rolę dobrze spełnia, o której już mówiliśmy. No a jeszcze raz chcemy podkreślić, no bo jednak to są różne narządy, nie? To są różne części tego budynku. W kościele są różni ludzie o różnym no i charakterze, o różnym nastawieniu i tak dalej. Co jest tym czynnikiem, że tych różnych ludzi, różniących się od siebie, tak, linie papilarne, no każdy człowiek ma inny, to każdy człowiek jest inny. Ale co jednak jest tym, co ma scalać Kościół? Musi być jakiś cel. Jaki cel? Może nawet przeczytajmy z Dziejów Apostolskich 1:8, 4:33. Może Maciej przeczyta z Dziejów Apostolskich 4:33, może Ania przeczyta 5:42, Igor przeczyta, a ja na zakończenie jeszcze z 28 rozdziału przeczytam. Niech nam Słowo Boże mówi, co jest celem Kościoła, który no, jest scalany. Dzieje Apostolskie, 1:8 mówi tak. Ale weźmijcie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Tak, czyli Kościół zgodnie z tymi słowami jest powołany do świadczenia, aby do przekazywania. Następny tekst. Dzieje Apostolskie, 4:33. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Tak jest. Czyli składali świadectwo. To, co widzieli, to, co słyszeli, co im było przekazane. Czyli znów mamy podkreślone, do jakich celów powołany jest Kościół, no i co powinno tych różnych ludzi w Kościele scalać i ukierunkowywać. Proszę bardzo, jeszcze jeden tekst przeczytajmy. 5:31, też z Dziejów Apostolskich. 5:42 werset. Tak. Dziejów, czytam. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Tak, świetnie. Nie przestawali nauczać, zwiastować dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Czyli nie jest to jakieś tam informacje. Każdy jakieś swoje własne widzimisię przekazywał. Tylko dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu. To powinno scalać Kościół. I wiersze z Dziejów Apostolskich, 28 rozdział do 31 wiersza czytam. Niechże wam więc będzie wiadomo, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. I następny. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc za sobą spór. Tak. I dalej jest powiedziane, 31 wiersz, głosząc Królestwo Boże, nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. A więc jest podkreślone, że oni coś świadczyli, coś głosili, ale to, co już poprzednio powiedzieliśmy, nie własne idee, nie własne jakieś tam przemyślenia, ale jest jasno powiedziane, głosząc Królestwo Boże, nauczając o Panu Jezusie Chrystusie, bez przeszkód to czynili. Do takich celów została powołana organizacja kościelna. Czyli jak spełnia jakieś inne zasady, to nie jest to, do czego Kościół został powołany. Tak. A gdybyśmy tak praktycznie popatrzyli, jakiś ten wzorcowy Kościół, jakim był na pewno Kościół apostolski, założony przez Chrystusa, a później rozwijany przez apostołów, jakie mamy przykłady powoływania organizacji kościelnej, że organizacja kościelna jest potrzebna. No, tam był problem pewien w zborze apostolskim ze względu na
na niewiasty Greków, no może tak jakoś były trochę spychane na margines, dlatego że to przede wszystkim Kościół był oparty najpierw o środowisko żydowskie. No i żeby temu zapobiec, żeby była jedność, żeby wszystko było w porządku, co apostołowie uczynili? Apostołowie powołali diakonów. Tak. Którzy mieli właśnie służyć, tak, pomagać tym wdowom. Tak jest. Jaka miała być kwalifikacja tych diakonów? Że mieli być pełni czego? Pełni Ducha Świętego, poświęcenia, miłości, cierpliwości. Mądrości, tak? Żeby to wszystko umiejętnie, a przede wszystkim słusznie, że no, mieli być pełni Ducha Świętego, czyli mieli być kierowani Duchem Świętym. Jaki inny przykład mamy istnienia Kościoła, potrzeby istnienia, że to jest zgodne z wolą Bożą, że należy być cząstką tego Kościoła, tak? Nie indywidualnie, to tak jakbyśmy już mówili, ciało, no i żeby ręka po swojemu, noga po swojemu, no to sobie nawet tego nie wyobrażamy. Tak samo i w Kościele ma być ta jedność. Jaki inny przykład mamy? To jest chyba historia apostoła Pawła, który tak, w momencie swojego nawrócenia dostał wskazówkę, dokąd się ma udać. Tak. Nie na miejscu otrzymał lekcję, tylko idź tam, gdzie poznasz od braci, którzy czekają już na ciebie, czyli idź do Damaszku, a tam dowiesz się, co masz dalej czynić. Tak. Został skierowany bezpośrednio do Annasza. Annasza. Tak, dobrze. To jest w 9 rozdziale. Czyli idź tam do zboru i do takich poświęconych szczególnie ludzi, Ananiasza, tam idź. Oni ci powiedzą, jakby oni mają, Chrystus mówi, upoważnienie ode mnie, aby przekazywać Ewangelię. Bo mógł Jezus Chrystus to bardzo prosto zrobić. Wiesz co, Saulu? Siądź tutaj, ja ci to od razu wszystko po kolei wyjaśnię. Bóg mówi, nie. Czemu mnie prześladujesz? To co mam w takim razie czynić? Pyta Saul. A Chrystus odpowiada, wiesz co, idź do Damaszku. Tam ja mam swój zbór, tam mam swój kościół i tam jest szczególnie Ananiasz. On ci to rzetelnie wyjaśni. No i jeszcze mamy inny przykład. W 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Co tam jest podkreślone? No, w tym 20 rozdziale. Że spotkali się, no i że był pewien problem, nie? W zborze, jak, czy do pogan, czy poganie muszą najpierw być Żydami, aby następnie mogli dopiero stać się chrześcijanami. Jak to rozstrzygnąć oczywiście ten problem? I żeby rozstrzygnąć, żeby w Kościele była jedność, no to jakie polecenie otrzymali zgodnie z tym, co jest w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich napisane? No, że zebrali się kto? Starszy zboru. No, zebrali się po pierwsze kto? Apostołowie i kto jeszcze? Przedstawicieli zborów? Tak. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że bardzo, ustanowił was Duch Święty, ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. W 28 wierszu 20 rozdziału. Tak. Że ustanowił nawet zwierzchników w tym kościele, przełożonych, wybranych oczywiście przed zbór. Czyli jak były problemy, to się zebrali. No i tam zostali też ustanowieni pewni ludzie. Tu jest ten, wspominaliśmy, ten 15 rozdział jest bardzo, bardzo istotny. Że modlili się i tam jest takie piękne zdanie, że upodobało się Duchowi Świętym i nam. Czyli decyzje de facto to podejmowali pod kierunkiem kogo? Ducha Świętego. Ducha Świętego. I jak tą decyzję podjęli apostołowie,
przedstawicieli zborów tam się zebrali w Jerozolimie, aby ten problem rozstrzygnąć, no to następnie napisali, uchwałę podjęli i co z tą uchwałą zrobili według 15 rozdziału? Co z tą uchwałą? Została ona przekazana tam, gdzie był problem. Została przekazana. Delegatów wysłali tam, Barnabę, Pawła, jeszcze innych tam delegatów z pismem, gdzie było to wszystko wyjaśnione, żeby przekazali zborowi. To też jest ważne, że jeżeli zbór się spotka, apostołowie czy pastorzy, przedstawicieli zboru na jakimś zjeździe i powinny być modlitwy o kierownictwo Ducha Świętego. Jak jest podjęta decyzja, to następnie tą decyzję trzeba rozesłać po zborach, a zbory do czego są zobowiązane? Powinny ją zaakceptować. Żeby ją zaakceptować, bo to jest decyzja Kościoła podjęta pod kierownictwem Ducha Świętego. Tak. No dobrze. Co jeszcze możemy tu podkreślić na temat jedności Kościoła? Myślę, że taką dobrą rzeczą jest to, aby zwrócić uwagę, że z problemami jedności już spotkał się właśnie ten Kościół wczesnochrześcijański i z tymi problemami spotykamy się i dzisiaj. Tak. Dlatego ta sprawa musi być, o tej sprawie musi być mówione, musimy dyskutować, jak również zastanawiać się, co my możemy zrobić, ażeby nasze zbory były zborami jedności. Ażeby ta jedność dała nam możliwość, by nasze zbory były zborami ożywionymi. Czyli ta forma, jak prosić o jedność, powinna być rozpowszechniana, szukając rad Słowa Bożego, tak, uczestnicząc w spotkaniach wspólnych, w zebraniach, w spotkaniach modlitewnych. Tak, dlatego jest powiedziane, nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia. Dlatego też będziemy podkreślać, potrzebna jest modlitwa, indywidualna modlitwa, ale też i modlitwa całego zboru. No a jak pojawi się jakiś problem, to co doradził Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza? Gdy widzisz, że ktoś źle postępuje, to co masz zrobić? Jezus wspomniał o tym wcześniej, kiedy był tutaj na ziemi. Powiedział, weź brata ze sobą, żeby właśnie świadka, był świadek. No ale zanim świadka, to co należy zrobić? Gdy widzę, że Maciej coś źle robi, to co ja mam zrobić? I pomodlić, akurat zebrać zbór i pomodlić się, tak? Myślę, że bezpośrednio się udać do Macieja się udać i powiedzieć mu w dobrym duchu, aby go ratować. Wiesz, Maciej, w tym wypadku oczywiście to Słowo Boże mówi tak i tak dalej. No a dobrze, a jak Maciej powie, a ja jednak uważam inaczej, przepraszam bardzo, że to imię tu wspomniałem i tak dalej, to co następnie mam czynić? To jest ta zasada według Ewangelii Mateusza. Igor, co mam potem zrobić? Tak, dopiero wtedy trzeba wziąć ze sobą świadka, tak, który oczywiście przedstawimy problem. I w tym momencie, jak świadek już przy świadku dana osoba nie zrozumie tego powiedzmy tak, naszego otwarcia się na drugą osobę, czyli na jego grzech, to w tym momencie musimy to przedstawić zborowi. Tak jest. Czyli taka jest kolej. Taka kolej. Gdy widzisz, tak, pamiętam, gdy widzisz brata grzeszącego, idź do niego, powiedz. Nie siadaj do komputera i publicznie to przedstawiaj. Słuszne czy niesłuszne, ale to taka moda dzisiaj jest. Nie, masz iść do niego i w duchu miłości, aby go ratować. A jak on nie usłucha to, co Igor powiedział, to masz dobrać świadków i takich jeszcze, o których wiem, że oni mają wpływ na tego kogoś oczywiście. A jak nie usłucha, powiedz zborowi. A jak zboru nie usłucha, niech będzie jako kto? Poganin. Poganin, tak. Czyli niestety będzie musiał znaleźć się
poza społecznością kościelną. Ania jeszcze się zgłaszała. Tak, niełatwą rzeczą jest komuś uwagę zwracać. Dlatego zanim nawet się udamy do tej osoby, której jej coś chcemy powiedzieć, co uważamy, że nie jest zgodne, to co Maciej powiedział, że ważną sprawą jest modlitwa. Tak. Zanim pójdę, powiem, bo nikt nie lubi z nas być upominany. Tak. I dużą zaletą jest umieć upominać. Ale żeby się tego nauczyć, no myślę, że Duch Święty może nas, jeżeli będziemy o to prosić, da nam taką umiejętność. Tak, bo nie jest to łatwą rzeczą. Nie jest to łatwą rzeczą. I napominając kogoś, zamiast pomóc temu komuś, to jeszcze możemy problem pogłębić. Ale jest bardzo ważne, aby się modlić i jednak, jeżeli widzę, że coś nie jest właściwe w życiu kogoś, aby w takim duchu podejść. Maciej. Kiedyś w pewnych wykładach ktoś narysował koło i po środku taki łącznik, który tak. Właśnie po środku się znajdował, w centrum tego koła. I to było to była taka ilustracja ludzi, którzy byli dookoła, a w centrum był Pan Jezus. Im bliżej tego centrum, tym ludzie byli bardziej spojeni i bliżej Jezusa trzymali się. Także to było do osiągnięcia tak zwanej tej jedności. Także takie koło, a Jezus w centrum. Im bliżej Jezusa osiągamy w ten sposób tą jedność. To tak jak często mówimy o małżeństwie podczas uroczystości zaślubin. Dwoje, co prawda trójkąt nie jest właściwą rzeczą, ale dobry jest trójkąt z tym, że na czele jest Bóg. Im bardziej zbliżamy się, czy małżonkowie zbliżają się do tego punktu centralnego, jakim jest wierzchołek. Wierzchołek, a w tym wierzchołku jest Bóg, to zbliżają się do siebie. Jak od tego wierzchołka się oddalają, oddalają się od siebie. I to samo słusznie zboże. Im bardziej zbór zbliża się do tego punktu centralnego, jakim jest Bóg, Jego Słowo, jest wpływ Ducha Świętego, zbór jest coraz bardziej scalony, jednolity. A jak odchodzi od tego, no to też zaczynają się problemy. Tam mamy taki przykład jeszcze, że apostoł Piotr znalazł się w więzieniu. To też jest w Dziejach Apostolskich opisane, w 12 rozdziale i tak dalej. No i co wtedy należy czynić? Modlić się. Modlić. Jedyną radę. Tak. Zbór modlił się intensywnie, z wiarą, szczerze, za Piotra, w tej godzinie, kiedy właśnie znajdował się w więzieniu. Tak, bo można było powiedzieć, no to niech każdy się tam w domu pomodli i tak dalej. Ale tak jak Igor powiedział, że wtedy cały zbór zszedł się i modlił się. Nawet z tych słów wynika, to znamy tą historię, jak długo się modlili. Kiedy Piotr dopiero przyszedł? Rano. Nad ranem, oczywiście. Czyli też w tych modlitwach potrzebna jest jakaś intensywność, jakąś stałość, z wiarą nie rezygnować, ale modlili się, modlili się. Bóg bardzo często wysłuchuje nasze modlitwy, jak to się mówi, dopiero nad ranem, po długich modlitwach. Tak. I zbór modlił się, tam była ta jedność, mieli jeden cel. Piotr znajduje się w więzieniu. No a Piotr jest potrzebny do głoszenia, no jest jednym z nas. No to co? No to będziemy się modlić. I Bóg wysłuchał te modlitwy. I dlatego jest bardzo ważne, aby zbór był scalony w duchu modlitwy. Aniu. W ostatnim czasie mamy taką sytuację, że jeden z przywódców Kościoła jest uwięziony niesłusznie, co zresztą obiegło nie tylko naszą Polskę, ale chyba cały świat, ogólnik o modlitwy. Tak. Więc jest to działanie, które wcześniej było propagowane, dalej prowadzone w życiu. Tak jest. No i zbory się zbierały razem, modliły się i Bóg w właściwym czasie wysłuchuje te modlitwy w najlepszy sposób, jak to jest możliwe. Tak. Zgoda. A więc studiowaliśmy ze Słowa Bożego, studiowaliśmy
tematy, że takim spoiwdłem ożywienia, którego tak bardzo potrzebujemy, jest jedność. I w zborze apostolskim była ta jedność. Podkreślaliśmy potrzebę istnienia Kościoła, który ma być jednolity, scalony. I wtedy, gdy to się dzieje, no to może nastąpić ożywienie. Mamy przykład, jeszcze raz możemy pod koniec naszego studium wrócić do Pięćdziesiątnicy. Czytam, że tam w pokoju, na górze tak zwanym, zebrali się wszyscy, około 120 osób. Studiowali, rozmawiali między sobą, wyznawali grzechy, a nade wszystko tam się modlili. Proszę bardzo. Modlitwa arcykapłańska Jezusa Chrystusa modlił się o tą jedność, jaką my mamy, ja i Ty, Ojcze. I to się wypełniło właśnie podczas Pięćdziesiątnicy. To było wysłuchanie Jego modlitwy. Tak. To był konkretny owoc tych modlitw. Proszę bardzo, Igor. Może tutaj to, co myśmy mówili, gdybyśmy popatrzyli troszeczkę na zagadnienie jedności w ogóle w Piśmie Świętym, to jest niesamowite, że Bóg przedstawia, że On, który jest w Trójcy, tak samo stworzył człowieka po to, żeby była rodzina. Czyli znowu więcej osób, które są razem, tak? Dwie osoby w tym momencie, kiedy są razem, to one tworzą jedność. I też Pan powiedział, że kiedy są dwóch lub trzech, to wtedy ja jestem pośród nich. To jest bardzo ciekawy przykład, ilustracja, że Pan Bóg jest tym, który stworzył też jedność. Tak? Stworzył nas jako ludzie, abyśmy byli w jedności. Tak samo jak związek małżeński, jest tak, jak tam jest napisane w wcześniejszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, że oni lgną do siebie. Potem tak samo znajdujemy wiele tekstów w Starym Testamencie, gdzie jest pokazane, że my musimy lgnąć tak samo do Pana Boga, czyli skleić się z Panem Bogiem. Czyli w tym momencie byśmy powiedzieli tak, że Pan Bóg rozszerzył swoją rodzinę. Tak? I w tym momencie my tworzymy jedność, czyli tą jedność, tym, co scala Kościół, to jest Chrystus. Tak. To jest, On jest głową Kościoła i On jest tym, który musimy do Niego lgnąć po to, żebyśmy stworzyli jedność. Oczywiście celem, znaczy tam, gdzie jest Chrystus, to jest misja, jak myśmy mówili. Niemożliwe jest, żeby był Chrystus i nie była misja, tak? Tylko żebyśmy rozumieli, że my jesteśmy rodziną, którą Pan Bóg stworzył i my jako Kościół jesteśmy jedni, jako ci, którzy mamy głosić Jego Słowo, tak? A przede wszystkim między sobą żyć właśnie jako rodzina. Tak, proszę czyli, bardzo, Aniu. Czyli to, co powiedział Igor, w jedności nie ma rywalizacji, w jedności jest cel. Jeżeli będziemy mieli cel, wtedy nie będzie rywalizacji, bo wszyscy będą chcieli ten cel osiągnąć. Tak. I dlatego jest potrzeba. Dzisiaj mówi się o jakiejś jedności ekumenicznej, że każdy po swojemu będzie wierzył. Nie, w Słowie Bożym było podkreślone jasno i wyraźnie, że głosząc Pana Jezusa, dobrą nowinę, to powinno być. Nie każdy jakieś swoje idee będzie głosił, ale to, co jest oparte na Słowie Bożym, to, co jest dobrą nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, to ma być tym spoidłem tej jedności. A gdy to będzie, no to zgodnie ze studium Słowa Bożego, no Kościół będzie ożywiony. To jest to, co bardzo nam dzisiaj potrzeba. No i modlili się o tą jedność. Dziękujmy za to, że możemy być cząstką Kościoła, i że głową tego Kościoła, jak było kilka razy podkreślone, jest Jezus Chrystus. Chcemy podziękować Bogu, abyśmy w tej jedności trwali i jako zjednoczony Kościół przekazywali prawdę o zbawieniu. Podziękujmy za to i o to się módlmy. Drogi Ojcze, my w tej chwili dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam ten przykład, jak możemy naśladować Ciebie, tak jak Ty byłeś jedno z Ojcem, tak chcę, żebyśmy my byli również jedno z braćmi naszymi. Dziękujemy za ten element ożywienia, który jest tak ważny
dzisiejszym czasie, ażeby mógł Twój Kościół istnieć i żeby mógł zanieść poselstwo do wszystkich zakątków ziemi. Dziękujemy Ci, że mamy tą możliwość wypełniać misję, którą nam poleciłeś. W imieniu Chrystusa, Pana naszego, za wszystko Tobie, Ojcze, dziękujemy. Amen. 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 Szanowni słuchacze, serdecznie zapraszam na kolejne studium Słowa Bożego, które będzie za tydzień, a bardzo ciekawy tytuł: Różnorodność bezpiecznikiem ożywienia. Ciekawy temat. Rozróżnienie. I dlatego też chcemy, albo mam przywilej zaprosić wszystkich na kolejne studium Słowa Bożego. Dziękuję bardzo. Tym, którzy wraz ze mną brali udział. Tak, Maciej, Anna jeszcze raz i Igor.